Cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki, można powiedzieć, pierwszy samodzielny vlog spryskania, desykacji przeżyta zimnego. Przyjechaliśmy dzisiaj sprawdzić, czy to przeżyto nadaje się do koszenia. No i przeszliśmy się tak po polu, okazało się, że jest trochę chwastu, gdzieś się puściło na wilgotniejszej ziemi i takie zielonkawe jest, no to podjęliśmy decyzję, że je zdesykujemy. No i tak ja przyjechałem pryskać Pronarem i Agrio, a Paweł z tatą pojechali sprawdzić, czy pszenica się nadaje do koszenia. No i widziałem, przejeżdżałem obok pola, że koszą, no to znaczy, że się nadaje, czyli dzisiaj ruszamy z dużymi żniwami. Dzisiaj mamy 23 lipca, także nie wiem, ile hektarów wykosimy, ile będzie odmian zdatnych. Nie jestem w stanie tego określić. No i tak, jeżdżę około 9,5 do 10 na godzinę, 1850-1900 obrotów na silniku. No i co więcej, tu jest przeżyta odmiana Meloman. Tutaj jest pole 7 hektarów. Możecie je kojarzyć z zimowej orki, która miała być tutaj trawa, ale podjęliśmy w ostatniej chwili decyzję, że siejemy tutaj przeżyto i było posiane w październiku. Tak można powiedzieć, że było potraktowane po macoszemu. Oczywiście chemia poszła, nawozy poszły, ale nie przykładaliśmy do niego jakiejś tam większej wagi z tego względu, że tutaj jest 6. klasa ziemi. Tutaj z tej strony akurat, co jesteśmy teraz, to jest lepsza ziemia, gdzieś tam koło 4. klasy. A z drugiej strony jest dosłownie żywy piach, jak się orze, czyli można za głęboko pługa puszczać, bo się żwir wyoruje. Właśnie nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, ale tutaj się ta trawica taka puściła i trzeba to spalić, żeby lepiej się kosiło, a też jak to spalimy, zdesykujemy, no to inaczej będzie to dosychało. Możecie zauważyć, mam nadzieję, że to widać, jak fajnie nawigacja włącza sobie poszczególne sekcje i operator nie musi myśleć, w którym miejscu się rozłączy. Chyba 30 już mam opryskane, nakładki są zlikwidowane i to fajnie wygląda. No dzisiaj mamy wtorek dzisiaj mamy, wczoraj w poniedziałek chcieliśmy wapno,
gdzie mamy wtorek, no to myślę, że te 5-6 dni i tutaj biedziemy z koszeniem. Przedziko jak na ten piach, no to jest, można powiedzieć, piękne. Było siane bodajże chyba 4 albo 6 października. Nie było bez tego vloga, ale z racji tego, że no Paweł pojechał kosić, no to ja przyjechałem pryskać. Chciał pojechać sam kosić z tego względu, że to jest pierwszy wjazd w pszenicę. Chciał jeszcze poustawiać do końca kombajn. Tak to jeżeli nie, jeżeli to by był już któryś dzień koszenia z rzędu, to myślę, że ja bym pojechał kosić. No bo Paweł więcej pryska, zna lepiej pola wszystkie. I dlatego też wie jak ścieżki wjeżdżać, a ja można powiedzieć pierwszy raz jestem na tym polu ze ścieżkami i w ogóle z jakimkolwiek zabiegiem. Także no trzeba tutaj uważać. Wziąłem ze sobą kamerę, no bo to można powiedzieć pierwszy taki vlog, a zawsze nie będzie tej pustki. Mam nadzieję, że dzisiaj jak wrócę jeszcze do domu, to uda mi się nagrać coś ze żniw. Krzaki pozarastały od wiosny. Komentujcie, wpadajcie na Facebooka, oczywiście zaglądajcie do chłopaków. No i co? Trzymajcie się. Na razie. I cześć, do zobaczenia we vlogu z dużych żniw.